Dzień dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. A dzisiaj gościmy panią Dorotę Zarzycką. Witam panią serdecznie. Pani Dorota Zarzycka jest dyrektorem Domu Seniora Rusinowa, placówki całkowicie nowej w Wałbrzychu. Miasto do tej pory nigdy nie organizowało takiej formy opieki nad osobami starszymi. Pani dyrektor, jak się mieszka w nowym domu, proszę powiedzieć? Czy już wszystkie miejsca są zajęte? Obecnie dom funkcjonuje od maja obecnego roku. Obecnie w naszym domu zamieszkuje już 43 mieszkańców. Na dzień dzisiejszy mamy jeszcze 3 decyzje już wydane w tej chwili, więc myślę, że do końca tygodnia będziemy mieli już 46 mieszkańców. Miejsc generalnie mamy 49. W tym jest 20 miejsc dla osób somatycznie chorych i 29 miejsc dla osób w podeszłym wieku. Właśnie dla kogo przede wszystkim jest przeznaczony ten dom? Jakie osoby mogą się zakwalifikować do pobytu tam? No więc w naszym domu, no tak jak sama nazwa wskazuje, przede wszystkim staramy się, żeby zamieszkały osoby starsze. Czy jest jakaś granica taka konkretna, że nie wiem, przed 70 rokiem życia to nie, a po 70 roku życia to zapraszacie? Jak to wygląda? No tak, jakie są formalności takie wstępne? Pani redaktor, to tak właśnie mniej więcej wygląda. Wiemy, że społeczeństwo nam się obecnie starzeje. Staramy się, żeby rzeczywiście trafiły do nas osoby w wieku starszym, więc no już powiedzmy właśnie w okolicach 65-70, no i oczywiście w górę. Natomiast no nie ukrywam, w chwili obecnej mam też troszeczkę młodsze osoby, natomiast podkreślę, że są to osoby somatycznie chore. Czyli takie obłożnie chore, tak, leżące, nie wstające? Tak, osoby chore, jest to z reguły. Nakłada się wiele chorób u tych osób. Trudno tu w tej chwili określić, na co są chore, bo gro tych osób ma złożoność chorób. Jak wiąże się to z wiekiem również. Pani dyrektor, jak wygląda procedura przyjęcia do domu seniora Rusinowa? Bo to zapewne trzeba spełnić określone warunki. To nie może być przechowalnia, prawda? To zapewne przebywają tam osoby, co do których no, są konkretne powody, żeby mogły tam przebywać. Jak to wygląda? Tak, no na pewno nie jest to przechowalnia, jest to dom i tak jak większość z Państwa już mogła zauważyć, bo już szły gdzieś tam na wizję, jest to dom świeżutko, że tak powiem, przygotowany w pełni, dostosowany do potrzeb tych osób, wyremontowany. No więc przede wszystkim osoby, które chcą w naszym domu zamieszkać, muszą złożyć podanie lub wniosek, różnie to nazywamy, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z reguły składa się go w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Dla nas oczywiście jest to Miejski Ośrodek w Wałbrzychu i tam później zaczyna się procedura, że tak powiem, przyjęcia do naszego domu, ponieważ pracownik socjalny musi zrobić wywiad w rodzinie, no bo jak wiemy, no nie każdy uda mu się uzyskać tą decyzję kierującą. Jakie są właśnie priorytety? Czy na przykład większe szanse mają osoby samotne, czy większe szanse mają osoby obłożnie chore? Jakie Państwo stosujecie kryteria, żeby zakwalifikować mieszkańca domu seniora? No tak, jak tu dobrze Pani zauważyła, Pani redaktor, to przede wszystkim oczywiście myślę, że w pierwszej jak gdyby kolejności oczywiście są przyjmowane osoby samotne, które nie mogą, nie mają opieki i miasto nie jest w stanie im w pełni zapewnić 24-godzinnej opieki, której wymagają zdecydowanie. Więc zdecydowanie w pierwszej kolejności osoby samotne, tak jak już powiedziałam, chore, którym rodzina nie jest w stanie następnie zapewnić też tej opieki, z różnych względów oczywiście, i praca, i gdzieś zamieszkanie poza terenem miasta.
To jest priorytet przy przyjęciu. Rozumiem. Pani dyrektor, jak wygląda taki codzienny rytm życia w domu seniora Rusinowa? Co Państwo robią? Czy Państwo ze swojej strony proponujecie jakieś, może nie wiem, czy może jakieś rozrywki, czy spędzanie czasu wolnego? Codzienne życie w domu seniora, proszę powiedzieć, jak wygląda? To życie zaczyna się już dość wcześnie rano, bo już około 6, po 6 bywa, że już mieszkańcy się budzą. Wtedy przygotowują się do tego dnia, no więc poranna toaleta, przygotowanie do śniadania. Przy osobach, które są chore, opiekunowie no mają troszkę więcej pracy, więc wtedy jest i toaleta poranna, pomoc przy toalecie porannej, a oczywiście śniadanie między godziną 7 a 9, bo można, jest to tak troszeczkę w czasie rozłożone, a później no, toczy się tam normalne życie, z tym, że no, oczywiście mamy terapeutę zatrudnionego, który organizuje czas mieszkańcom chętnym do zajęć. Mamy również pana rehabilitanta, który bardzo czynnie rehabilituje i wspiera te osoby w powrocie do takiej lepszej funkcjonowania na co dzień. Pani dyrektor, jest pani psycholog. Wspomniała Pani o śniadaniu. Czy to jest taki wspólny posiłek, czy każdy z mieszkańców może sobie sam przyrządzać posiłki? Jak to wygląda? Jakie są możliwości? No więc generalnie, no nie ukrywam, mieszkańcy nie przygotowują sami. Są to osoby, które... Mamy catering. Jest on dowożony rano, przygotowany przez panie kuchenne. I gro osób, i wszystkich zachęcamy, które mogą się poruszać, schodzi na wspólny posiłek do stołówki. Jest stołówka, tak? Tak, jest stołówka, tam jest dość dużo miejsca, więc nawet osoby, które poruszają się na wózku, schodzą. Mamy windę w domu, więc zjeżdżają, jeżeli mieszkają na piętrze. I są to wspólne zdecydowanie posiłki. Czyli domyślam się, że podobnie jest z obiadem, tak, i jak z kolacją. Najbardziej. Osoby, które już naprawdę nie mogą zejść czy zjechać, jest pomoc opiekunów i pań pokojowych, które wspierają, pomagają, jeżeli trzeba, to przy karmieniu, przy rozdawaniu posiłku osobom, które pozostają w pokojach i tam spożywają. To jest dom seniora koedukacyjny, prawda? Czyli są i panie, i panowie. Jak to wygląda procentowo? Czy więcej jest pań, czy więcej panów? Na dzień dzisiejszy mamy praktycznie tak, jest to dość rozłożone równo, natomiast nie ukrywam, jest większe zapotrzebowanie wśród panów. Nie wiem, może to wynika też z tego, że panowie pewnie słabiej sobie radzą, tak, radzą sobie w codziennym funkcjonowaniu. Kobieta jednak tak łatwiej sobie to życie zorganizuje, tak, jeżeli zostaje sama. Pani dyrektor, a jak wygląda sprawa odpłatności? Bo wiadomo, że to jest dom, prowadzenie domu kosztuje. Tak. Jak się te koszty rozkładają? Czy tutaj miasto partycypuje w tym, czy to całkowite koszty utrzymania i prowadzenia tego domu pokrywają mieszkańcy? Jak to wygląda od tej strony? No więc to wygląda w ten sposób, że wszyscy, którzy mają własne dochody, powiedzmy emerytura, renta, zasiłki bywa, że mają mieszkańcy, w 70% pokrywają z własnych dochodów. Czyli 70% tak, dochodów przechodzi, tak, na osoby, które w domu posiadają swój dochód. Resztę dopłaca gmina. W przypadku również osób, które nie posiadają tych środków, a mamy w tej chwili kilku takich mieszkańców, nawet jest ich dość, że tak powiem, procentowo około 1/4. Osoby bez żadnych świadczeń? Tak, to znaczy z zasiłkami, że tak powiem, natomiast no jest to na pewno wszyscy wiemy, nie są to wielkie środki, więc generalnie ich koszt pobytu jest pokrywany przez gminę. Pani dyrektor, czy pytają o miejsce w domu seniora Rusinowa osoby spoza Wałbrzycha? Czy informacja o tym, że został uruchomiony u nas taki właśnie obiekt, rozeszła się i są pytania z innych stron Polski? Bo
Wiadomą rzeczą jest, że tego typu obiektów w Polsce generalnie nie ma zbyt wiele, w Wałbrzychu po raz pierwszy, bo nie mówię o tym ośrodku prowadzonym przez tak. siostry zakonne, natomiast miasto po raz pierwszy taki obiekt uruchomiło i z tego co wiem, to generalnie w kraju nie ma zbyt wielu takich obiektów. Czy jest zainteresowanie? Tak, nie ukrywam, jest bardzo duże zainteresowanie. I to właściwie od pierwszych dni naszego funkcjonowania osoby spoza Wałbrzycha również dzwonią. Z bliskich okolic jest to bardzo dużo telefonów i prób dowiadywania się. Przyjeżdża rodzina, chcą obejrzeć. Ale również mamy telefony z Polski i próby umieszczenia A osób. Jest taka możliwość w ogóle? Czy najpierw zostaną zaspokojone potrzeby mieszkańców Wałbrzycha, a dopiero potem będzie się myśleć o przyjmowaniu? No nie, zdecydowanie najpierw jest to placówka dla naszych mieszkańców, naszej dyrektor, gminy i okolic. Wiadomą rzeczą jest, że wcześniej, zanim powstał dom seniora Rusinowa, osoby właśnie potrzebujące takiej pomocy, umieszczenia w tego typu ośrodku, no były umieszczane właśnie w innych ośrodkach w kraju i za nimi szły też pieniądze z gminy, prawda? Czy któraś z takich osób może wróciła do Wałbrzycha, albo czy jest taka możliwość, żeby część tych naszych tutaj mieszkańców, pensjonariuszy, innych ośrodków mogła wrócić i skorzystać z domu seniora Rusinowa? Tak, na dzień dzisiejszy mam już trzech takich mieszkańców. Jeden pan z Gniewa, aż jest to pomorskie, osoby z innych placówek też w Polsce, także razem na dzień dzisiejszy trzech. Wiem, że już są kolejne podania osób starających się, powiedzmy, o powrót do własnego miasta. Pani dyrektor, a proszę powiedzieć, jak dom seniora został przyjęty w środowisku dzielnicy, bo no, pamiętamy, że nie była to taka prosta sprawa. Tam przedtem była szkoła, mieszkańcy się buntowali, kiedy doszło do jej likwidacji. Czy odczuwacie Państwo przychylną atmosferę, czy nie bardzo, czy już mieszkańcy po prostu pogodzili się z tym, że tam będzie taki właśnie obiekt i przyjęli to do wiadomości i są życzliwie nastawieni. Jak Państwo to odczuwacie? Mam wrażenie i myślę, że tak jest, że jesteśmy już w tej chwili pozytywnie odbierani. Nie ma jakiejś przykrości ze strony mieszkańców? Nie, absolutnie nie ma żadnych przykrości. Mamy w niedzielę, odbywają się w naszym domu msze, więc osoby starsze z dzielnicy przychodzą do nas. Takie z możliwością uczestniczenia innych we mszy, osób. Tak, jak najbardziej. Nasi mieszkańcy chodzą sobie na zakupy, na spacery w dzielnicy, także nie, jak nie mogę powiedzieć, bo nie dotarły do mnie żadne absolutnie ujemne jakieś informacje negatywne. Czy rodziny mogą odwiedzać mieszkańców mieszkające tutaj blisko czy daleko? Jak to wygląda? Odwiedzają? Są zainteresowane? Tak, odwiedzają i to naprawdę jest wiele osób odwiedzanych i przez sąsiadki, i przez koleżanki, no i oczywiście przez rodzinę. Jak gdyby nie ograniczamy w żaden sposób formy tego kontaktu. Codziennie można przyjść i jest taka możliwość, nie zamykacie drzwi przed ludźmi jest z zewnątrz. Brama że to jest otwarta tylko i furtka i jest to dom całkowicie otwarty i myślę, że mieszkańcy muszą się czuć jak u siebie w domu. Mogą się czuć, więc. Pani dyrektor, a planuje Pani jakoś na przykład, nie wiem, święta Bożego Narodzenia? Czy to jest jakoś tam specjalnie podkreślane? Czy mieszkańcy mogą sobie zorganizować, nie wiem, wigilię? Czy Państwo organizujecie? Jak to wygląda? No bo to będą pierwsze takie, prawda? Coś już Pani myślała o tym? Tak, jak najbardziej. My już w tej chwili podkreślamy rolę takich ważnych wydarzeń. Mieliśmy już pierwsze wspólnie obchodzone imieniny. Na pewno rozmawiamy o urodzinach, że bardzo chcielibyśmy podkreślać szczególność tego dnia. Oczywiście święta jak najbardziej będą. Postaramy się, żeby wyglądały uroczyście i w pełni zaspokoiły potrzeby naszych mieszkańców. Pani dyrektor, jak Pani sądzi, wszyscy mieszkańcy są zadowoleni z tego, że są właśnie w domu seniora Rusinowa? Czy są osoby, które
niechętnie tam przebywają i trzeba z nimi rozmawiać, przekonywać ich, jak to wygląda. Bo ze starszymi ludźmi jest tak, że oni często po prostu gdzieś się czują w innym miejscu niż w tym, w którym byli do tej pory. I trudno im jest czasem zrozumieć, że to no, konieczność wymaga. Jak to wygląda? Czy wszyscy są zadowoleni, że są właśnie w tym miejscu? Pani redaktor, trudno mi powiedzieć, czy wszyscy. Natomiast ja mam na co dzień kontakt z mieszkańcami. I jak do tej pory mogę spokojnie powiedzieć, że nie mam uwag ani co do pobytu, ani co do formy gdzieś tam współpracy i pracy moich pracowników, opiekunów, pań pokojowych, obsługi. Natomiast no, początkowo jednak proces adaptacji chwilę musiał potrwać. Mieszkańcy nie od razu się otworzyli, ale w tej chwili myślę, że już spokojnie mogę powiedzieć, że do mnie nie docierają jakieś negatywne takie bardzo. Tym żadne bardziej, skargi. Że jest i pani nikt psycholog. Nie płacze po kontach. Nie, wydaje mi się, że nie, więc myślę, że spokojnie tu mogę pani powiedzieć. Pani dyrektor, że... no, dom seniora Rusinowa to nie tylko jest miejsce pobytu osób starszych, ale to jest też zakład pracy. Ile osób pani zatrudniła i jakich specjalności? A czy może poszukuje pani jakichś pracowników? Powiem tak, zatrudniłam do dnia dzisiejszego 35 pracowników. Gros tego 25 to są opiekunowie, bezpośrednio pracujący z mieszkańcami, na co dzień ich wspierający. Kilka osób, panie pokojowe, które pomagają oczywiście opiekunom i jednocześnie mieszkańcom, i żeby ten dom zachował pewien standard i czystość, higienę. Jest pan konserwator, ale oczywiście też jest obsługa biurowa, kilka osób, no i rehabilitant w pełnym wymiarze godzin i pani terapeutka również, którzy na co dzień pracują z mieszkańcami. W tej chwili jest pełna obsada, rozumiem? Tak, tak, nie ukrywam, czyli że ciągle... Nie poszukujemy pracowników. Na razie nie poszukujemy, rozumiem. Natomiast ciągle przychodzą osoby i dopytują mi. Rozumiem. Mam nadzieję, że niedługo powstanie nowy dom, kolejny, więc w jakimś znów tam będą stopniu. Potrzebni tak. Pracownicy, będzie miejsce dla osób starszych. Potrzebne. Pani dyrektor, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że wszyscy możemy sobie pogratulować powstania takiego domu, bo okazuje się, że jest to rzeczywiście bardzo potrzebny obiekt. Już w tej chwili statystyki mówią, że w Wałbrzychu jest 25% osób w wieku powyżej 60 lat, a takie prognozy jeszcze kilka lat temu były oczekiwane w roku 2020, a jednak nadeszło to szybciej. Tak, żyjemy dłużej, zdrowiej, no i przychodzi taki moment, że potrzebujemy tej opieki. Także bardzo dobrze, że dom seniora Rusinowa został otwarty. Życzę owocnej i miłej pracy z mieszkańcami. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Dorota Zarzycka, dyrektor domu seniora Rusinowa. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.